Dzień dobry, Piotr Karlewski, Superauto, eksperci od finansowania samochodów. Dziś prezentujemy Państwu Toyota Prius City w wersji furgon. W centralnym miejscu widzimy duże logo Toyoty z listwą łączącą nam przednie światła. Przednie lampy w technologii halogenowej z lampami do jazdy dziennej. Proste linie i budowa samochodu użytkowego, który ma sprawdzić się w codziennej ciężkiej pracy. Patrząc niżej, strukturalna dolna część zderzaka za ślepkami, w których miejscu są halogeny w wyższych wersjach. W naszym egzemplarzu stalowe felgi 16 cali z oponami oszczędzającymi paliwo. Patrząc z boku, jest to sylwetka klasycznego małego dostawczaka. Mamy strukturalne boczne lusterka, klamki, a także listwy na drzwiach chroniące Was przed uszkodzeniami parkingowymi. Prezentowana wersja jest to wersja standard o długości nadwozia 4403 mm. Dostępna jest także wersja long o długości 4753 mm. Mamy dostępną również wersję Toyota Prius City Verso i jest to wersja osobowa. Pionowo ścięta sylwetka małego dostawczaka. Mamy emblematy Toyoty, pionowe tylne światła. W naszej bazowej wersji dolne zderzaki strukturalne, bez czujników parkowania, ale jest opcjonalny hak z możliwością holowania do 1,5 tony. Z tyłu znajdują się bardzo wygodne podwójne drzwi z możliwością otwarcia o 90 stopni bądź 180. Zapraszam na przestrzeń załadunkową. W naszej wersji standard pomieścimy 3,3 m sześciennego ładunku, a w wersji long 3,8. Przy tym wszystkim ładowność wynosi do 1 tony. Po prawej stronie jest lampka, a także plastikowe wykończenie przestrzeni załadunkowej. Boczne drzwi przesuwne ułatwiają Wam dostęp do przestrzeni załadunkowej, a także jeden ciekawy element, spójrzcie. Wkładziemy fotel i macie możliwość przewożenia dłuższych przedmiotów. W naszym egzemplarzu silnik 1.5 diesel o mocy 100 koni, idealnie stworzony do tego dostawczaka. Przekładnia manualna 5-stopniowa. Zobaczcie, jak bardzo ergonomicznie jest umiejscowiona w konsoli centralnej, bardzo blisko kierownicy. Bardzo czytelne zegary z centralnym wyświetlaczem pomiędzy nimi, pokazującymi podstawowe dane z komputera pokładowego, a także sterowanie tempomatem i multimediami na kolumnie kierowniczej. W naszej wersji podstawowe radio, które obsługuje oczywiście telefon przez Bluetooth, a także multimedia przez gniazdo USB. Poniżej panel do sterowania klimatyzacją, a także przełącznik do ogrzewania bocznych elektrycznych lusterek. Bardzo funkcjonalne wnętrze samochodu dostawczego. Zacznijmy od schowków w drzwiach, kolejne uchwyty na napoje w desce rozdzielczej, spora kieszeń nad radiem, mamy tu również dużą kieszonkę na chociażby telefon, mały tutaj uchwyt na napoje oraz trzy schowki pasażera. Dolny, półka oraz zamykany schowek na górze. Nad naszymi głowami jest potężna półka, chociażby na dokumenty. W konsoli centralnej jest gniazdko 12 V, a także ukryty schowek pod trzecim fotelem. Z kolejnych elementów praktycznych mamy jeszcze dwa haczyki na Wasze ubrania. Już w bazowej wersji fotel posiada regulację na wysokość, a także regulację odcinka lędźwiowego. Są to po prostu bardzo wygodne fotele, charakterystyczne dla samochodów dostawczych. Nowa Toyota Prius City debiutuje w tej chwili na rynku samochodów dostawczych, dołączając tym samym do bliźniaków technologicznych, czyli Peugeot oraz Citroena. Superauto, kilka tysięcy nowych samochodów dostępnych od ręki, dlatego każdy z Was znajdzie superauto dla siebie, które dowieziemy Ci pod dom. Do zobaczenia!